uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci sybiraków, a znakiem do tego będzie wejście wojskowej asysty honorowej. W oczekiwaniu na przybycie kompanii honorowej przedstawię Państwu prowadzącego dzisiejszą uroczystość. Jest nim komendant garnizonu Grudziądz, pan major Adam Szymaniuk, który będzie czuwał nad sprawnym jej przebiegiem. Kompania honorowa, maszerować! Za mną! Patrz! Kompania! Stąd! Lewo! Lewo! Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Szczególnie władzom miasta Grudziądza, panu prezydentowi, panu staroście powiatu grudziądzkiego, panu posłowi, panu przewodniczący Rady Miasta, panu Łukaszowi Kowarowskiemu, wszystkim pocztom sztandarowym oraz służbom mundurowym dziękuję serdecznie, a przede wszystkim mieszkańcom osiedla Żądz i tutaj pracownikom spółdzielni mieszkaniowej Dom Marzeń. Dzień 17 września to został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2017 roku jako Dzień Sybiraka. Jest to data wkroczenia wojsk sowieckich na tereny wschodnie Polski, tak zwane Kresy Wschodnie. Mimo paktu o nieagresji, Związek Sowiecki napadł na Polskę właśnie 17 września 1939 roku. Było to w wyniku porozumienia między przedstawicielem Hitlera Ribbentropem i przedstawicielem Stalina Mołotowem już w sierpniu 1939 roku. Od momentu wkroczenia wojsk sowieckich na tereny polskie zaczęły się prześladowania ludności polskiej, którą uważano za wroga systemu radzieckiego. Rozpoczęły się masowe wywózki. Największe wywózki były 4, ale te wywózki i deportacje trwały do 1956 roku. Piątą taką bardzo poważną deportacją wywózką była deportacja ludności Polski, szczególnie młodych ludzi, po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1945 roku, szczególnie tu na tereny Pomorza, części Wielkopolski, Górnego Śląska, które okupant niemiecki włączył do Rzeszy. Wojska radzieckie miały pozwolenie rządu lubelskiego PKWN-u, które pozwoliły im w ramach reparacji wojennych grabić te tereny, wywozić ludność polską, szczególnie tą ludność, która podpisała tak zwaną trzecią grupę Volksdeutsch. Nie była to dobrowolne przyjęcie tej grupy. Pod przymusem ludność polska musiała to podpisywać pod groźbą wywózki nawet do obozów koncentracyjnych. Także nie możemy traktować tych ludzi jako przeciwników Polski. Oni byli zmuszani do tego. Największe właśnie wywózki były te 4, które właśnie ostatnia była jeszcze w 1942 roku, jak już Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Dzięki właśnie powstaniu armii Andersa w wyniku porozumienia Sikorskiego ze Stalinem, no ale to dzięki temu można powiedzieć, że Niemcy napadły na swojego przyjaciela, więc Związek Radziecki szukał sojuszników. Utworzono w Buzułku Armię Polską,
pod wodzą generała Andersa, który został zwolniony z więzienia w Łubiance, bo Stalin właśnie aresztował go i on przesiedział tam kilkanaście miesięcy. Dzięki tej armii wielu zesłańców mogło opuścić nieludzką ziemię, między innymi moja rodzina. I wielu jednak nie udało się, bo nie dotarła do nich wiadomość o tworzeniu tej armii. No ale później powstała pierwsza dywizja kościuszkowska pod wodzą generała Berlinga. Tam też byli w niej przede wszystkim Sybiracy, proszę o tym pamiętać, bo nieraz źle się mówi o tej armii, ale to byli też Polacy, Sybiracy, którzy doszli do Polski, walczyli też o Polskę. No i tak zacytuję słowa tu jednego z panów, który powiedział, że naszym patriotycznym obowiązkiem jest po prostu pamiętać o tych ludziach, o zesłańcach, którzy często ofiarą swojego życia, właśnie ofiarą swojego życia złożyli na nieludzkiej ziemi. Dlatego tu zwracam się szczególnie do młodzieży. Wasze pokolenie powinno kontynuować to, co my w tej chwili prowadzimy. Staramy się bywać u was w szkołach, opowiadać o losach zesłań. Także bardzo was proszę o kontynuację w waszym dorosłym życiu. I proszę jeszcze pamiętać o słowach świętego Jana Pawła II, który powiedział: naród, który nie pamięta, który nie zna swojej historii, traci swoją tożsamość. Dziękuję wszystkim za przybycie, za uświetnienie tej naszej uroczystości, a przede wszystkim dziękuję darczyńcom, którzy, dzięki którym mogła zostać od nowa, powstać nowa tablica, którą nam, jak państwo wiecie, skradziono. No przykre to jest, haniebne dla naszego społeczeństwa, że nie potrafimy uszanować tych ludzi, którzy tam zostali często na tej nieludzkiej ziemi. A ta tablica jest przede wszystkim, żeby upamiętnić zesłańców i tych szczególnie, którzy zostali na nieludzkiej ziemi. Tak się nieraz zastanawiałam, czy wśród tych osób, które zniszczyły tą poprzednią tablicę, która wisiała 18 lat, czy czasem w ich rodzinach nie ma zesłańców, bo tu z samego Grudziądza w 1945 roku wywieziono 1000 osób, więc na pewno w niektórych rodzinach są potomkowie tych, którzy zostali zesłani na Syberię. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, szczególnie, tak jak powiedziałam, mieszkańcom osiedla Rządz, wszystkim darczyńcom za to, że mieliśmy możliwość wykonania tej tablicy. No i tutaj osobne podziękowania panu Filipowi Groszewskiemu za wykonanie tej pięknej tablicy. Serdecznie dziękuję. Szanowny panie pośle, szanowni weterani i kombatanci, czcigodni księżo proboszczu, koledzy samorządowcy, droga młodzieży, wszyscy zacni goście dzisiejszej uroczystości. Gdziekolwiek los rzucił Polaków w czasie ich tułaczki i w jakimkolwiek kraju biły polskie serca, tam wciąż gościło wraz z nimi umiłowanie Boga, honoru i ojczyzny. Bywa i tak, że najbardziej szczerze miłujemy to, cośmy stracili. Zdarza się, że miłość, albo raczej świadomość miłości, jest nieodłączną towarzyszką rozłąki. Sybiracy, tęskniąc za polską ziemią, nieraz pewnie marzyliście o kraju lat dziecinnych, wymarzonej Arkadii, gdzie ból i cierpienie nie mają dostępu. Dla wielu z was mogła być to forma ucieczki od nieludzkiej ziemi, na której wiedliście życie prawdziwe. Tamten daleki kraj
Ojczyzna wasza i waszych przodków, miejsce niezwykłe, któremu zawdzięczaliście i zawdzięczacie swój język, wiarę i wychowanie, to był świat wyobrażony, jakby ze snu pochodzący, z marzenia, które oby nigdy nie miało końca. Drodzy Sybiracy, dla wielu z was nieludzka ziemia stała się lęk budzącym, lecz szczęśliwie odległym już wspomnieniem, które z upływem czasu staje się coraz mniej wyraziste. Jeśli tak, to dobrze, bo nie jest rzeczą właściwą i pożądaną, byśmy okrutne wspomnienia zbyt ostrych widzieli w konturach. Najszczęśliwsi spośród was mogli wrócić do swej wymarzonej ojczyzny. Wróciliście oto do miejsca, które niezbyt albo i wcale nie przypominało tego, za którym niegdyś tęskniliście. Polska, która przyjęła was pod swe skrzydła swoje zbłąkane dzieci, jest może i innym krajem niż ten, do którego chcieliście kiedyś powrócić. To jednak wciąż ta sama Polska, ta sama ojczyzna, ten sam kraj i prawie te same miejsca. To nadal ludzie mówiący językiem Kochanowskiego i Reja, Mickiewicza i Słowackiego, Sienkiewicza i Orzeszkowej, choć może trochę inaczej niż robili to ich przodkowie. Jesteście wciąż córkami i synami tej samej ziemi, którą kiedyś kazano wam opuścić. Wróciliście do miejsca, które ówcześni oprawcy pragnęli zrównać i wymazać z mapy. Tamten czas już minął. Dziś znowu jesteście u siebie. Niech ta tablica przypomina każdemu z nas, zwłaszcza ludziom młodym, że jesteście także w Grudziądzu. Niech trwa pamięć o was. Niech nie przemija świadectwo wielkości i hartu ducha każdego z tych, których skazano na Golgotę Wschodu. Niechaj ci wszyscy, którzy przeżyli, mają chęć i odwagę, by dzielić się ciężarem swych wspomnień z kolejnymi pokoleniami Polaków, lecz także innych narodów, bo i one powinny znać cenę polskości, by tą polskość zrozumieć. Pamiętajmy, że przyszłość jest w naszych rękach. Nie sposób jednak budować jej mądrze, jeśli wypierać się będziemy pamięci najtrudniejszej nawet przeszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim fundatorom, dziękuję osobiście pani Danusi Kołodziejskiej za to zaangażowanie, za to, co robi na co dzień, to, co robi dla przyszłych pokoleń, to, co robi dla naszej młodzieży, aby pamięć o tych trudnej kartach historii nigdy nie zginęła. Bardzo serdecznie dziękuję. Razem słabmy. Razem.